Na dobrą sprawę, wszystkie rekolekcje, jakiekolwiek byśmy nie prowadzili, to one są o zmartwychwstaniu, to one są o tym zwycięstwie życia nad śmiercią, to one są o przejściu z ciemności do światła. Jakiekolwiek rekolekcje by nie wprowadzały, gdyby jakieś rekolekcje nie wprowadzały właśnie w tę dynamikę, w to przechodzenie, w to przepływanie, w to otwieranie się na pełnię życia. No to nie powinny mieć prawa nazywać się rekolekcjami, czyli takim właśnie duchowym doświadczeniem. To, co jest charakterystyczne, specyficzne dla chrześcijaństwa, to jest właśnie wprowadzanie w doświadczenie, które polega na przechodzeniu ze śmierci do życia. I chcę powiedzieć o takich trzech odsłonach, które bardzo wiążą się i bardzo wyrastają. Jak taki potrójny kwiat z jednego korzenia, z tej wyschniętej ziemi, która została nawodniona cudownym deszczem paschalnym z martwych Pana. O takich trzech doświadczeniach, gdzie właśnie życie zaczyna triumfować, gdzie życie zaczyna w nas rozkwitać, gdzie ono manifestuje swoją siłę. Pierwsza odsłona dzisiaj. Tu go nie ma. Opuść to miejsce. Tu go nie ma. Jeśli go szukasz, to tu go nie znajdziesz. To jest słowo, które słyszą kobiety, które przychodzą do grobu. I to jest słowo, które bardzo trzeba głęboko sobie wziąć do serca, pytając, czy są takie miejsca w moim doświadczeniu religijnym, gdy jestem człowiekiem poszukującym, poszukującym jakiejś głębi życia, Relacji z Bogiem, tego wszystkiego, co się wiąże z przemianą mojego serca, wszystko to, co jest jakimś poszukiwaniem, jakąś moją podróżą, tęsknotą, głodem, to w tym wszystkim mogę znaleźć się w takim miejscu wewnątrz tego swojego świata, o którym powie mi Anioł: Odejść stąd, tu go nie ma, opuść to miejsce, ponieważ. To miejsce, w które zabrnąłeś, zabrnęłaś, jest miejscem, gdzie zamiast życia, którego szukasz, zamiast miłości, której pragniesz, zamiast światła, za którym się rozglądasz, zamiast powietrza, tchnienia, które pragniesz poczuć w swoich płucach, znajdziesz tutaj coś, co jest przeciwieństwem światła, przeciwieństwem życia, przeciwieństwem oddechu, przeciwieństwem radości. Czy już kojarzysz takie miejsce, w które zdarzyło ci się jakoś zabrnąć, o którym miałeś, miałeś taką intuicję, że tu go nie ma? To nie jest dobre miejsce, żeby kontynuować swoją, swoje poszukiwanie, swoje pragnienie. Co może być takim miejscem, o którym Anioł ci powie: tu go nie ma? Może być, powiedzmy, że gdyby taką, próbować stworzyć typologię, to przede wszystkim byłoby to takie miejsca metaforyczne. Nie chodzi o fizyczne jakieś miejsce, ale metaforyczne. Ale też może być tak, że to miejsce będzie oznaczało dosłownie jakąś, jakieś, jakąś konkretną wspólnotę, w której jesteś, konkretną grupę ludzi. A zatem zobaczmy. Najpierw z tego pierwszego takiego poziomu, e, miejsca doświadczenia duchowego, które może się okazać już bezpłodne. Tym miejscem może być wspominanie. Kiedy sobie tak jak w, w Psalmie czy, czytamy, że nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. Oni są. E, Wrywani ze swojej ziemi są w drodze ku wygnaniu, i w tej swojej wygnańczej takiej podróży siedzą nad, nad wodą i wspominają to, co było kiedyś ich udziałem. Wspominają Syjon, wspominają radość Jerozolimy, wspominają to wszystko, co się składało na ich życie religijne. Czy masz taki okres w swoim życiu, który tak ci się jawi jako taka, właśnie, Arkadia, jako, jako taki w ogóle wymarzony stan, do którego powracasz pamięcią? E, uważaj, bo to jest to wspomnienie, ono ma w sobie ambiwalencję pewną, bo z jednej strony e, to jest piękny czas, rzeczywiście, tam się dużo wydarzyło, ale uważaj, bo idealizujesz go, i w tym sensie nagle ono może stać się, to wspomnienie, czymś takim, co cię uwięzi, co ci zamknie oczy na aktualność Bożego przychodzenia do ciebie i Bożego prowadzenia w Twoim życiu. Ile razy spotykam takich ludzi, którzy z rozrzewnieniem wspominają, że w tamtym okresie, kiedyś chodziłem na pielgrzymki. Tam to się działo, tam po prostu było tyle energii, tyle takich świętych pragnień. Ktoś inny kojarzy nie z pielgrzymką, tylko na przykład z rekolekcjami. Jeździłem na rekolekcje w górach, tyle osób zebranych razem. Nie miało znaczenia, że to były spartańskie warunki. Spaliśmy na jakichś piętrowych łóżkach, ale tam po prostu było, tam był duch, tam były te rozmowy, tam słowo przemawiało w jakiś niezwykle intensywny sposób. Ktoś jeszcze inny ma takie miejsce, które kojarzy, że pustelnia. Jeździłem co roku na pustelnię, ja tak mam. Jeździłem od kilkunastu lat na pustelnię do Albertynów i miałem mnóstwo takich fajnych wspomnień i skojarzeń i żywności. Ale mnie z kolei odkryłem to, że to przywiązanie do tego miejsca i wspominanie tego miejsca jednak zatrzymuje. Jednak jest czymś takim, co. Co sprawia, że ja tam za dużo konsumuję takich emocji, właśnie wspominkowych, które chcę potem replikować, powtarzać, jakby serwować sobie je na, na, na nowo, zamiast otworzyć się na inny rodzaj spotkania z Bogiem. I on mi to powiedział, nie? Że, Słuchaj, tu mnie nie ma. To tak, aż tak mocno nie powiedział, nie? Ale, ale jakby zwrócił mi uwagę, że. To związanie się z konkretnym miejscem i wspomnieniami, które tam się dla mnie odpalały, że to już przestało być rozwojowe. Jakby tak usłyszałem wewnętrzne przynaglenie odejść z tego miejsca. Jakby daj się poprowadzić w inne miejsce. I tak zrobiłem w tym roku. I jestem przeszczęśliwy, bo to rzeczywiście było coś bardzo świeżego, coś zaskakująco innego. Co stało się moim udziałem. Więc, co jest tym miejscem, takich właśnie Twoich wspomnień, o których możesz usłyszeć, że odejdź są, Tak jak kobiety, wiem, że szukacie z martwych stałego, tu go nie ma. Przeszłości w pewnym sensie też już nie ma tych wspomnień, tych klimatów, tych piosenek. Czegokolwiek, co tam sobie jesteś w stanie powspominać, czemu się tak do tego przywiązujesz? Bóg zresztą w, 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 mówi w kilku miejscach swojego słowa, nie wspominajcie wydarzeń minionych. Albo zapowiada, że już nie będą przywoływali tego, co kiedyś się wydarzyło, bo oto dziś wszystko czynię nowe. I ten Bóg, który przychodzi z nowym doświadczeniem życia, z nowym doświadczeniem światła, z nowym doświadczeniem miłości, która jest większa, albo inna, jakoś nowa w relacji mojej z Bogiem, mojej z samym sobą, z moimi obowiązkami, wyzwaniami, to jest właśnie to zaproszenie. Więc wspomnienie może być takim, właśnie taką sytuacją, o której ci powie Anioł. Tu nie ma. Tu go nie szukaj. Wiem, że szukasz i to jest piękne i to jest ważne, ale teraz szukaj gdzie indziej. Więc wspomnienie może być czymś takim związane z nostalgią, ale właśnie tym miejscem może być konkretna grupa ludzi albo konkretny charyzmat wspólnoty, w której uczestniczy. I na dany moment to było miejsce niesłychanie płodne w poszukiwania. Ale może być tak, że usłyszysz, opuść to miejsce. Ja nie mówię o zakonie, bo on ma troszkę inną rangę. To jest, no to jest złożenie ślubów i to jest poprzedzone długim bardzo okresem rozpoznawania czy ta przestrzeń. Będzie przeze mnie przyjęta jako taka płodna do końca życia. Trochę na podobieństwo małżeństwa. Ale większość takich luźnych, znaczy większość wspólnot w kościele, ona ma dużo bardziej luźny charakter. I nie musimy wcale się tak mentalnie wiązać, że tylko z tą jedną wspólnotą, tylko z tym charyzmatem do końca życia. Czy masz taką śmiałość, żeby usłyszeć słowa. No, one mogą być strasznie trudne do przyjęcia, bo właśnie masz znów wiele wspomnień i masz bardzo wiele relacji, tak? ale w Twoim sumieniu bardzo wyraźnie usłyszysz, że nie w tym miejscu. Nie, nie w tym miejscu. Zostaw to miejsce. Ważne jest, żeby go nie zostawiać w sposób taki podyktowany rozleniwieniem albo rozczarowaniem. Tylko żeby to był pozytywny motyw bycia poprowadzonym do czegoś, co będzie większe, do czegoś, co będzie jakoś często bardziej wymagające. To trochę przez analogię w zakonach jest tak, że utarło się tak mówić i myśleć. I jest w tym jakiś sens, że przejścia z zakonu do zakonu, z jednego do innego, są wtedy bardziej akceptowalne i takie spotykające się z większym. Uznaniem to nie jest może dobre słowo, ale z taką zachętą, gdy to jest przerzucenie tej przerzutki z, z, z troszkę mniej wymagającą i na bardziej wymagającą. W każdym bądź razie to nawet nie chodzi o jakieś takie ogólne kryteria, tylko bardziej o. O coś, co wyrasta jednak z tego osobistego spotkania, tak jak właśnie kobiety przy grobie. Spotykają anioła, który im przekazuje tę, tę wiadomość. Zostawiam was z tym pytaniem. Czy są takie miejsca, o których możesz usłyszeć, tu go nie ma? On zmartwychwstał. W tym miejscu go już nie szukaj. Wróć, idź gdzie indziej. I otwórz się na nowe doświadczenie, nowe przestrzenie, w których ta potęga życia zamanifestuje się dla ciebie w nowy, zaskakujący, ożywczy sposób.